Nikomu to nie będzie przeszkadzało. To tylko na wasz pożytek jest. To tylko na wasz pożytek. Dla waszego dobra, no ale to... Kopia stówę. Nie. Tak? No już się przedstawiam. Aleksander Tokarz, jestem z Słobucka. Jestem też przewodniczącym zarządu osiedla numer 3 w Kłobucku. No jak mnie znów wywołali. To to trudno. I w nogę. Elektryki u nas zapadły. No, więc... Raporty pisał. Wszyscy go mają dobrze. Nie kręci się. Nie, idzie. Ludzie zrobili. Bardzo prosiła bym jeszcze o ciszę, naprawdę o taką konkretne wypowiedzi, żeby nie było chaosu, bałaganu. Teraz chciałabym tutaj przedstawić pana burmistrza, zaproszonego na nasze zebranie. Inwestuje.
bardzo ważne, czy właśnie ta firma jest inwestorem, czy nie ma żadnych informacji, czy nie, mamy dostęp do KRS-u, możemy to też zobaczyć, jest to bardzo ciekawe, kto właściwie jest tutaj inwestorem. Ja jestem ci poproszę, panie przewodniczący. Przeczytam najpierw porządek, piszę się wyjaśnić, bo już nie wiem, którą tej zadania. Jest tak, ostatnie zadania. Jeżeli pozwolicie,
Proszę Państwa, bardzo dziękuję, które rozdzielił co do samej nazwy firmy. Tak naprawdę te zmiany świadczą o rozwoju tego naszego przedsięwzięcia. Jesteśmy firmą 80-osobową, funkcjonujemy od 2007 roku. Początkiem tak naprawdę dzisiaj też przemysłem projektowym jest rzeczywiście Jarosław. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest ogólnie dostępny. Zapraszam. Jest to kapitał wydarzeń Polski, 5 osób, które osoby, które stanowią na początku tego naszego przedsięwzięcia. Dzisiaj jest to tylko i wyłącznie nasz miejsce, że to jest tak jak powiedziałem, jest aspekt, który wysoki 10 osób na przestrzeni kilku lat świadczy o tym, że chyba dobrze wykonujemy swoją pracę jako pracownicy, skoro firma rozstanie się tak rozwinąć. Spółka z poręczą odpowiedzialnością. Formuła działalności gospodarczej ogólnie przyjęta, bo nie znana, jeden wytłumaczył. Sam skrót na końcu SGA, spółka komandytowo-akcyjna. Rozwinęliśmy się do takiej formuły. Jest to możliwość wystawiania w przyszłości również na wiele. W związku z tym jesteśmy po przekształceniu, które tak naprawdę w samym 2011 roku oznaczały trzy nazwy, które formamy. Jesteśmy zajmujemy się przygotowaniem tego rodzaju przedsięwzięć w zakresie projektowym. Proszę Państwa, mam prośbę, proszę teraz podzielić się na mój też połączę. Ktoś by musiał wyglądać, które wydarzenia na przykład. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jest 80 ludzi. Osoby z dziedziny budownictwa mają tyle, że zawsze przygotowujemy inwestycje w sprzęt nowy. Oznacza to, że z jednej strony musimy spełnić wszelkie wymagania prawne polskiego prawa budowlanego, jak również polskiego prawa środowiskowego. Dlatego też, żeby spełnić te przepisy budowlane, są nam potrzebni fachowcy z tej dziedziny, dlatego że sprzęt zagraniczny musimy wpasować do naszej realii. Konstruktorzy, oczywiście jest to konstrukcja wysoka, naprężenia ciężary, jest to grupa osób, które z punktu widzenia naszej firmy dbają o to, abyśmy spełniali wszelkie normy polskie, ale również inne, bo w Unii Europejskiej funkcjonujemy. Mamy też grupę energetyków. Z czego to wynika? Po to, aby mieć zapewnienie o tym, o moralności przedsięwzięcia. Po to, żebyśmy wiedzieli, że warto nam zgodność na obronę projektową. Żebyśmy mieć zapewnienie z kontraktu energetycznego o tym, że będziemy w stanie nasz plan wyprodukowany z odnawialnych źródeł wprowadzić do krajowego systemu. Po to, aby spełnić normy, a z drugiej strony wymagania, które są tak zwanymi wymagami energetycznymi, są nam potrzebni ludzie w tej branży. Urbaniści to osoby, które współpracują w imieniu naszej firmy z samorządami, z urbanistami, także z państwem w zakresie przygotowania lokalizacji, o której tutaj będę starał się najwięcej powiedzieć, po to, aby z jednej strony elektrownie znalazły się w miejscu przydatnym do wykorzystania i uzasadnionym ekonomicznie rozwiskiem, abyśmy nie narażali Państwa na nadmierne oddziaływanie, które mogłoby się Państwo po prostu jakoś źle wyrażać. Geodezja, proszę Państwa, to wyliczanie miejsc na mapie geodezyjnej, sprawnicy, księgowi, pracownicy administracyjni, wyższe struktury, oświadczy dziedziny. Proszę Państwa, dlaczego mówi się w Polsce na energetyce jądrowej? Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i naszym imieniu nasz rząd, nasze państwo przed Unią Europejską podjęło pewne zobowiązania. Zobowiązaliśmy się do tego, że do końca 2010 roku wykonamy 7,5% energii odnawialnej w całości w rozdziale elektrycznym. Wobec swoich własnych zobowiązań mamy już 2% za opóźnienie. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o energetyce wiatrowej. Natomiast mówię tutaj również o energetyce wody, słońca, biogazowej. Tych, które nie powodują zanieczyszczenia, które powodują wykorzystanie tej tak zwanej energii odnawialnej, to tylko wykorzystanie. Natomiast do 2020 roku mamy też 10% wykonać. I jeżeli to nie nastąpi, wówczas następują określone zobowiązania naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o świadczeniach finansowych stamtąd strony, bądź wprost z budżetu państwa przed tym chcielibyśmy się o tym możliwości wybrać. Proszę Państwa, w
To jest tabela, która powstała w Ministerstwie Gospodarki, to jest na ten rok, który nazywa się Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Ten żółty wątek to jest pozycja energetyki wiatrowej, która do 2030 roku przewiduje dla nas około 8 tysięcy megawattów. Proszę zauważyć, że na sumaryczną 51,5 tysiąca blisko, zaledwie 8 tysięcy. Chcę Państwu wypowiadać w ten sposób, że nikt nie powie, że energetyka wiatrowa ma zastąpić każdą inną produkcję energii elektrycznej. Natomiast jest to o tyle korzystna sytuacja, aby dokonywać produkcji, lokalizacji tej produkcji na naszych terenach, że nie wymaga ani dostarczenia energii w postaci na przykład węgla, ani nie powoduje zanieczyszczenia środowiska w postaci powiedzmy na przykład popiołów czy drzewów. Zawsze jest tak, że w każdej dziedzinie porównujemy się z sąsiadami bądź z konkurentami. Myślę, że tutaj konkurencji nie ma co mówić, natomiast rzeczywiście na przekroju całego świata Niemcy w ciągu roku odnotowują 8,3% przyrostu energetyki wiatrowej, to jest 1718 MW. Natomiast, proszę Państwa, jest też tak, że Polska osiąga przyrostu przynajmniej około 96%. Niestety jest to tylko i wyłącznie 179 MW. Jest to 1/10 tej sytuacji, którą odnotowujemy za naszą dobrą. Specjalnie przygotowujemy ten slajd, dlatego że bardzo często słyszymy na spotkaniach z mieszkańcami, jak Niemcy wycofywali się z produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej. Nie jest tak, proszę Państwa. Rzeczywiście jest pewien program, który mówi o zamykaniu produkcji, ale odnosi się to do elektrowni atomowych. Ministerstwo Gospodarki Niemiec przygotowało taki program, który jest założeniem, że do 2030 bodajże 30 roku, jeżeli dobrze pamiętam, 80% energii elektrycznej zużywanej brutto na terenie Niemiec ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. I znowuż, nie mają to być wiatraki, ma to być energia słońca, energia wody, energia biogazu, ale energia odnawialna. Tą drogą przyjmuje się i to jest program, który pochodzi jeszcze sprzed wydarzenia końca. Przed Fukushima. Proszę Państwa, to takie rzeczy, to powinien też być pan z ministerstwa, a nie pan z tego, że pan to tam próbuje swoim udziałem i w ogóle pan zostaliśmy zaproszeni tutaj, aby Państwu przedstawić informacje co do zasad. Padło takie pytanie, co za to nosi? A raczej przedstawić. No więc jeżeli Państwo wiecie, że mają być prowadzone elektrownie wiatrowe, to mamy połowę sukcesu. Natomiast wykorzystajmy tę sytuację, proszę, zechciejmy z tego skorzystać. Proszę zobaczyć, na przestrzeni ostatnich lat w Polsce, w 2004 roku, energii wiatrowej w całym zużyciu energii elektrycznej w Polsce była 0,1%. W 2010 roku ciągle to biegło jeszcze 1%. Który zaraz był pokazany elektrownią. Wcześniej mówiłem o udziale energii odnawialnej. Tak? I tylko elektrownią. W tym artykule jest mowa o sytuacji na tle energetyki wiatrowej w Hiszpanii. Jest to po Niemczech i drugi lider w Europie. Jest to rzeczywiście troszeczkę inna sytuacja, bo się Niemczech i Niemczech w Polsce. Są to wszystko zorganizowane w jednym produktu, ale także na nie będzie zrozumiała, na to robię, włączyło, monitorują i dbali o nas postępy osób pracujących w Hiszpanii zapewne więcej niż w Polsce. Natomiast podstawowym problemem z punktu widzenia energetyki związanym jest to, że czasami nie wie. Mamy takie momenty, kiedy tego produktu jest wykonane dużo, ale są takie momenty, kiedy ta produkcja wraz z brakiem wiatru maleje. Wtedy pojawiają się sytuacje, w której należy myśleć o tak zwanym kumulowaniu nadmiaru energii elektrycznej, celem później przywodu energii tam wziąć
przypomnę, wykorzystamy ten nadmiar energii elektrycznej do tego, aby uruchamiać mówię w elektrowniach szczytowo-pobowych. Kiedy jest nadmiar energii elektrycznej, to uruchamiają są mowy, wchodzące do góry. Kiedy jest brak energii elektrycznej, następuje uruchomienie termin turbin, przepraszam, bo... Mikrofon. Panie Krzysztofie Nowa, czy ja mogę tu zabrać taką opowieść? Ja mam cząstkę w domu. Pod drugim podpisałem z tą spółką. Ja chyba jeden pan, który tu przyjechał ostatnio do mnie, do domu. Ja mam podpisane księgę wieczystą 25 lat. Czerwone pisze na tym, podpisali. Wyszta się nie zwiedzi, Krzysiu, nie zwiedzi, da się kopać przez te drogi tam, nie? I oto im poszło. A u mnie to podpisane. Na 20, bo teraz mają, drugą ulicą mają. Od tej strony mają znowu. Bo wodociągi mu się tam nie zgodziły. A tu właśnie tam bym udowodnił, bo ma wszystko. I Ludowik jest. Andrzej Ludowicz, który z Górki, tam podpisał do mojej posesji, a ja na swoją posesję. I ten pan, który tam kiedyś był, tylko ten pan tu jest chyba. Pan chyba jest, nie? Tym samochodem czarnym przyjechać do mnie na podwórko. Ostatnio. Ale proszę pana, było ciemno. Ja pan z tym widział. Ja panu... Ja traci się nie kręcił. Na to realny podpisany. W trupku. W trupku podpisany akt notarialny. Ludowy drzwi ja podpisywał. Proszę pani, może być swobodno, ale to idzie przez moje. A przecież nie, mnie w ogóle nie interesuje. Tylko ja mówię, że co jest, ja mam w domu. Bardzo proszę, ja nie będę z panem dyskutować, a co mówię, bardzo proszę poczekać. No. Na ten przyjdzie czas, a wtedy pan się wypowiada, nie wiem dlaczego mi No proszę pani, przecież to się przez moje. A co pani jest? Ale nie interesuje to nikogo, panie, ale swobodnie. Proszę państwa, pan, jeżeli wrócimy później do tematu tych takich powiedzmy elektrycznych, chętnie się jeszcze cofnę w tej mojej prezentacji. Natomiast dlaczego właśnie do państwa? Wiem, że używamy miejsca dla elektrowni wiatrowej, jest siła wiatru, które w każdym miejscu na kuli ziemskiej można spotkać. I tak generalnie przyjęto taki punkt widzenia, że najsilniej nagradzająca nam powietrza możemy znaleźć nad morzem, na wybrzeżu. Czym dalej na południe, tym mniejszy średni nam wiatr. I rzeczywiście tak jest. Natomiast musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Na terenie morskim, nadmorskim mamy tak zwaną niską szorstkość terenu. Nie mam przeszkód, ja mam się tylko wysokich lasów, odmówki, etc., gdzie rzeczywiście maski wyczerpki poruszają się w najprostszy, najłatwiejszy, nieżelcany sposób. Akurat tak się składa, że nasza firma posiada na własnych 30 maszyn pomiarowych, które w ciągu rocznego pomiaru wykazują nam natężenie gazu łatwiej. Natomiast jeszcze wcześniej, zanim dotrzemy do tego, aby ustawić maszyn pomiarowy, trafiamy do danych na przykład od innych instytucji, które publikują bądź udostępniają dane dotyczące naboru. Tak, proszę państwa, znajdujemy się w okolicy Częstochowy, Kłobucka, gdzie mamy na wysokości 100 metrów średni wiatr 6,73 metra. Jest to wynik znanych, pożądanych internetowo. Natomiast po to, aby wykazać, czy potwierdzić istnienie takiego naboru wiatru, jeden z naszych 30 maszyn stoi bądź będzie stał w danym miejscu, gdzie przygotowujemy nasze inwestycje. Pragnę zauważyć i podkreślić, że to, co dzieje się na 100 metrach wysokości, jest nie do końca wygodne z tym, co odczuwamy tutaj przy powierzchni miejsca. Czym wyższy poziom pomiaru, tym większy nabór wiatru. W ten sposób trafiamy na teren, jaki się nazywamy w Polsce i zaczynamy myśleć o tym, jakim obrębie
zamieszkiwanych terenów jest akustyka. Najczęściej, czy najbardziej postrzegamy to najbardziej dolegliwe specjalizowanie dźwiękowe elektrowiratorów. Jest to czy dźwięk, czy ultradźwięk tak zwany, czy ta część nie słyszała. Jest to naprawdę pod uwagę tego główny parametr ustalania odległości od zabudowy. Ale także bierzemy pod uwagę odległości od terenu leśny, gdzie spotykamy ptaki, gdzie spotykamy nietoperze. Po to, aby ustalić wyodrębniony teren. W pierwszej kolejności otaczamy sobie tereny zurbanizowane, tereny leśne, drogowe, strefami, w których nie możemy znaleźć się z wyodrębnionymi odpowiednimi zasięgami ich silników i dopadów. Skąd to wynika? Wynika to z rozporządzenia ministra środowiska, które wśród najbardziej wymagających norm dopuszcza natężenie dźwięku nie tylko o wiatraków. Ogólnie natężenie dźwięku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową uzdrowiskową i jeszcze mam jedną, w godzinach nocnych do 40 dB. Natomiast w godzinach dziennych do 45 dB. I w momencie, kiedy przygotowujemy taką lokalizację, to bierzemy pod uwagę dane producenta, też przygotowując inwestycje dla nowych maszyn, po prostu bierzemy się danymi producenta, co do możliwego oddziaływania dźwiękowego. Ustalamy w odpowiednim, najczęściej w programie komputerowym, bo to jest w tej chwili już stan. Ustalamy strefy, do których nie możemy się zbliżyć. Gdyż dodając do naszego oddziaływania dźwiękowego, powiedzmy na poziomie 40 dB, to co się dzieje już dzisiaj, z tym tak zwanym tlenem, zgód samochodowy, uliczny, szum drzew, powiedzmy i tak dalej, cokolwiek by się już nakładało z istniejącego dźwiękowej naszej 40, to na terenie przeznaczonym po zabudowę mieszkaniową ta akustyka była po prostu przekroczona. W związku z tym przygotowujemy taką lepszą zabudowę, które nie mówimy o odległości od budynku. Mówimy o odległości od terenów przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej, czyli do działań. Tak się odsuwamy, aby nie było szansy, aby to 40-dB oddziaływanie sięgało na teren przeznaczony do zabudowy. Oczywiście 45. W momencie, kiedy osiągniemy takie miejsca, poszukujemy możliwości lokalizacyjne z punktu widzenia właściciela domu. Z takim obrazkiem na pewno Państwo mieliście do czynienia. Jest to mapa ewidencyjna, w którą wystosowujemy podstawę, czy nawet nasze fundamenty, wystosowujemy placyk manewrowy, drogę dojazdową, ewentualne łuki. Myślę, że są wśród Państwa osoby, z którymi rozmawialiśmy i jakiś tam zasięg pracy tych chłopaków naszych elektrowiatrowych. Następnym etapem jest możliwość poszukania tych miejsc. O właśnie, w odniesieniu raz jeszcze do istniejącego stanu zabudowy, do istniejącego stanu drogowego. To jest, proszę Państwa, też w tle mapa ewidencyjna. Tutaj mamy kamień, tutaj mamy Państwa głową. Gdzieś tam przygotowujemy sobie też jakieś drogi dojazdowe, drogi przebiegu kamień. I teraz, proszę Państwa, w momencie, kiedy jest już przygotowane, trafiamy, i tutaj tylko do samorządu, niestety jeszcze nie do samorządu, a do Państwa jeszcze. Dlatego, że to właściciele gruntu muszą przede wszystkim wyrazić zgodę na to, by gdzieś te kontrakty już zaistniały. Jeżeli nie osiągniemy takiego konsensusu z właścicielami tych działek, z właścicielami tych sąsiedni, na których ewentualnie zacznie taka śmigła osiągać, po prostu ta inwestycja nie może zaistnieć. No bo jest różnie, była osoba prywatna, była jakiś potrzeb powiedzmy, no gospodarcza na tym produktach, tak? Ale właściciel gruntu musi na to wyrazić zgodę. No i w momencie, kiedy uzyskamy taką zgodę, możemy trafić do samorządu. Tak, że Państwo poproszę się parę nie jest. To może właściciel gruntu mi powiedzieć na to, jak trzeba przykładowo akustykę oddzielić 200 metrów. No ja bym chciał zapytać, nie ma tu różnych. A to będzie zblokowane. Proszę Państwa, to jest bardzo schematyczne, że sobie zdaję sprawę. Natomiast chciałbym pokazać Państwu.
teraz. Zobaczcie, miejsca postawienia elektrowni wiatrowych są w terenach interrolniczych. Oddalone od drogi, oddalone od terenu zabudowanego. Jeżeli mówicie Państwo o tym, że w przyszłości może w danym miejscu powstać zabudowanie mieszkaniowe, to wydaje nam się, że jednak po to jest infrastruktura drogowa, po to jest infrastruktura wodna i kanalizacyjna, aby w określonych strefach dokonywać tej zabudowy. To tereny rolnicze są przeznaczone do tego, aby nie istniała tam zabudowa mieszkaniowa, a potrzeba się gospodarka rolna. Natomiast co jest istotne z punktu widzenia zlokalizowania tam elektrowni wiatrowych? Takie ogólne zasady, proszę Państwa, przynajmniej mogę tutaj mówić i bardzo proszę, żebyśmy rzeczywiście rozmawiali o tym właśnie projektu, tego projektu i projektu. Osoby, które zawierają z nami współpracę na zasadzie tej umowy dzierżawy, wiedzą właśnie, że jest to dzierżawa. I proszę Państwa, wyliczamy geodezyjnie to, co pokazałem na mapie ewidencyjnej, jest to wydzielone, jest dlatego założona oddzielna księgowiczysta, ale nadal właścicielem jest no, na przykład indywidualny rolnik. Dlaczego jest to takie ważne? Jest to takie ważne dlatego, że on cały czas jest właścicielem tego terenu i po zakończeniu eksploatacji teren wraca, czyli nie przestaje im, ale jest nadal jego teren. Ale jaki czas tego jest? Jaki czas? Przewidywany czas, przejmujemy na granie, wykupować dzierżawę, jest 26 lat. Proszę pana, ja, wie pan co? Czas eksploatacji. Proszę pana, mogę swoje? Skończył, niech pan skończy, to szybko. Natomiast co jest istotne? Dzięki temu, że rozpatrywanie działalności polegającej na produkowaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest wykonywane i związane ściśle z tymi kluczowymi działkami, jeżeli idzie to na możliwość wykorzystywania rolniczego pozostałego terenu. Powiem więcej, jeżeli dojdziemy do takiego momentu, że będę Państwu pokazywał też zdjęcia z realizacji, to nie zawsze jest konieczne pozostawienie po realizacji wybranego tego placu manewrowego. I tak naprawdę z uprawą, pomimo tego wytyczenia jakiegoś manewrowego, z uprawą można podjechać nawet na odległość około 5 metrów, bardzo często 5, czasami tam około 10, od elektrowni wiatrowej. To nie ma żadnego wpływu. Nie ma też możliwości, powiedzmy, zaznaczenia świtem o kompań czy coś takiego. To jest nadal rozwiązanie. Dlaczego jest taka sytuacja? Proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie zarówno po stronie firmy, jak i po stronie dzisiejszego naszego kontrahenta występują nasi następcy prawnych spadkobiercy. Oni również automatycznie wchodzą w funkcję czy w rolę strony tej umowy. Przyjmując na siebie zarówno zobowiązania, jak i pożytki. Ale też następcy prawni wiedzą, że ten teren wróci z powrotem do ich dalszego użytkowania. Natomiast najważniejsza zasada jest taka, iż organizując nawet najprostszą drogę, w momencie, kiedy zakończy się budowę, zostaje taką drogami dla ziemi. Po demontażu elektrowni wiatrowej zostaną drogi, bo one są wykorzystywane przez tych, którzy mają gdzieś tam w terenie, powiedzmy, swoje pole uprawne, bądź ewentualnie, jeżeli się połączą, że jakieś tam małe obszary, podczas dodatkowe też tu, więc zwiększa się szanse na ten sposób. Elektrownie wybrane w prawie fizycznym wszystko podlega zgodnie z umową, i zaznaczam, zgodnie z umową, która jest zawarta z właścicielami, która ma powiedzieć likwidacji. I wtedy zostanie podpisane. Tak, mam pytanie, wie pan co, bo na to 25 lat temu w osłowie tam, gdzie się buduje, na przykład to, co nie wydawano pozwoli na budowę, nie? A w tej chwili można się budować. A za 25 lat ktoś nie chciał sobie budować pod sobie albo podzielić działki, to co? To nasza inwestycja blokuje wszystko. I co nam to daje ta inwestycja, powiedzmy sobie, jako miejscowości? Tylko. Pokażę Państwu, w jakich odległościach jesteśmy od zabudowy. Przepraszam, proszę bardzo. Dzisiejsza. To pokazuje w tej chwili przeszłość. Proszę spojrzeć, to jest również teren ten sam. Mówimy
o łowodnię, tak? To jest ta właśnie zorganizowana. Raz, dwa, trzy, elektrownie Łowodno. Raz, dwa, trzy, elektrownie Kamy. Tutaj pokazaliśmy Państwu wektorowo odległości do najbliższych zabudowa. Proszę popatrzeć. Tutaj mamy 650 metrów. Tutaj mamy 1000 metrów, 1050. 700. Zechcieli przyjąć wiadomości.
w miesiącu styczniu bardzo dwa gminy trafił tzw. raport oddziaływania na środowisko. To jest ten dokument, który po zatwierdzeniu przez odpowiednie instytucje będzie nam pokazywał, czy z punktu widzenia państwa bezpieczeństwa, czy z punktu widzenia ochrony środowiska w ogóle istnieje możliwość przeprowadzenia takiej inwestycji. Proszę Państwa, dlatego właśnie dzisiaj trafiają te informacje do Państwa, że do gminy, tak jak powiedziałem, z naszej strony na przełomie stycznia i lutego trafił raport oddziaływania na środowisko. Jest to dokument, który nie jest tworzony bezpośrednio przez pracowników naszej firmy, ale jest to dokument, do którego przedłożenia gminie zobowiązany jest każdy inwestor. Jeżeli będziecie Państwo budowali biogazownię, jeżeli będziecie Państwo budowali fabrykę, jeżeli będziecie Państwo budowali przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wówczas w tej chwili będzie na Państwu ciążył obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Na czym to polega? Wspominałem o rocznym pomiarze wiatru, który nam udowodnił, że rzeczywiście jest tak, jak tutaj gdzieś tam na tych danych internetowych, które mogliśmy zobaczyć. Natomiast w ramach przygotowania takiego raportu, między innymi, wykonujemy roczną obserwację ptaków i roczną obserwację niedowersza. I znowuż, nie wykonujemy tego sami, natomiast tą pracę każdorazowo zleca się osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje do tego, aby tę obserwację wykonywać. To w ramach tej obserwacji sprawdzane jest, czy w danym terenie gniazdują ptaki, polują ptaki, czy się rozmnażają, nawet czy mają w danym terenie trasy przelotu. To samo dotyczy niedowersza. Obydwa te monitory wykonywane są przez rok czasu, przed wykonaniem inwestycji, to znaczy po to, aby znalazły się w badanym raporcie oddziaływania środowiska. Co Państwo wyszło z tych badań mniej więcej? Są ptaki czy nie ma ptaki? Są niech Pan określi to szybko. Oczywiście, że są ptaki. Jakie? Jakieś wyniki badania? Proszę Państwa, zaistnieje zarówno i następuje tak zwane uzgodnienie poprzez uważane dobrego instytucje treści tego raportu. I tak na przykład na tej podstawie uzgadniamy dane przedsięwzięcie, w zasadzie może bardziej gmina nawet niż my, żeby nie było tak, że inwestor tam gdzieś czegoś zapomniał wykonać, to gmina uzgadnia to z na przykład konserwatorem. Jeżeli znajduje się w pobliżu danej planowanej lokalizacji, na przykład w magistrali logicznej, niestety, ale musimy, jeżeli nie zrezygnować, jeżeli to co będzie, to się nie zrezygnować, ale mamy też do celu. Tak samo, jeżeli sanepid na przykład ustali nadmiernie szkodliwe czy potencjalnie możliwe dla wielu zadania ludzi, wysyłania takiej inwestycji. Cały rząd ustawiamy przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska. Ale pan się rozpędza. Ja mam takie pytanie. W jakiej odległości mieszka pan od wiatraka 100-metrowego? Nie, ale naprawdę, jeżeli zadajecie pytanie, to zwróćcie odpowiedź, wykorzystajcie. Ale pan ma mowę wprowadzić. Pan ma mowę wprowadzić. Bo pan prowadzi monolog. Proszę Państwa, mówimy o zagrożeniach, to będzie następny slajd, że bo wcześniej też ktoś z Państwa pytał o korzyści. Pierwsza sprawa są to wpływy do budżetu gminy. Następne rąbę będą ustawiać.
Panie burmistrzu, a jaka ta firma będzie zatrudniać ludzi w ogóle? Ta firma będzie zatrudniać ludzi? Nie. No właśnie. Dobrze, żeby
nie tylko w elektrowni wiatrowej się wypowiadały, ale naprawdę tak powiedzieliśmy, jesteśmy z opinią projektową, jesteśmy odpowiedzialni za to, ale to przedsięwzięcie było przygotowane przynajmniej zgodnie z prawem i zgodnie z zasadami. Więc naprawdę proszę Państwa, musimy korzystać z tego, co mówię, bo to my na dzień dzisiejszy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby to, co Państwo przygotowujemy, było. No ale mieszkańcy już są poinformowani mniej więcej. No więc jeżeli są poinformowani, to bardzo się cieszę, że mogą... Że wiatraki 3 km mają być, nie 600 metrów. Pan trafia po, tak powiedzmy, 50-60 tysięcy złotych, w zależności od typu wartości generalnej rzecz biorąc. Proszę Państwa, dzięki temu, że nam to fabrycznie nowe przedsięwzięcia jest to w pełni sprawdzalne, Państwo mają na wystawie deklaracji decyzję dodatkową, co z naszego poziomu. Kwoty nie mają z powodu Niech pan usłyszy, niech pan coś mu się nie powie. Nie, ale po tych kosztach, które zarobiły, to jeszcze można następne zadanie zrobić. Niech pan nie mówi. Niech pan nie powie, jaka sprawność tych wiatraków będzie, bo pan mówi, że są wieże pomiarowe, wszystko gdzie ma się wieże pomiarową. Robimy te... To gdzie pan? Skończę o zagrożenia Ale pan żeś się nauczył tego na pamięć, no! Jeszcze chwileczkę! Wyklepał wiersz, my wspólnie przerzucili. Dlaczego żeście zrezygnowali z gminy z Krzeszów? Ci czytali, ale nie będą ich postawili. Dokładnie! Się do obozu w czy? Chyba, żeby był plan zagospodarowania przestrzennego i nie
przygotuje się na wiatrak, dlatego że to, co
kogo? Częstokroć jest tak, iż przedsiębiorstwa z naszej branży, powiedzmy, przedstawiające drogi dojazdowe jako prezent dla państwa. Ale my drogi dojazdowe to mamy na polach. Spoko. Drogi dojazdowe są potrzebne. No. Oczywiście teraz na górnym budownictwa drogowego, 4 km szerokości, podnosiłości pozwalające na dojeżdżenie tego, te drogi zostały. Natomiast samochody zbierane z prostytutami tylko dlatego, że jeżeli nawet więcej dzisiejszą drogą kursową należącą ośrodek gminy, ośrodek prywatny osoby, drogę ma na częstokość poszerzenia tych 4,5 bezpobocze, wówczas niestety, ale musimy uregulować jej stan prawny i poszerzyć również wody. Te koszty też obciążają koszty inwestycji, nie też koszty szeregowej gminy. Proszę Państwa, myślę, że warto się porozmawiać o tym oddziaływaniu dźwiękowym, bo teraz jest tematka jak następna z tymi sprawami. Proszę Państwa, po to, aby telefon komórkowy nam tutaj zadziałał, telewizor, radio, sygnał przekazujący program, to fala elektromagnetyczna przenikająca przez przeszkody wypuszczana, góra i tak dalej. Natomiast słyszenie dźwięku jest to odczuwanie zmian ciśnienia powietrza przez bębenne kółka wewnętrzne. Odczuwanie zmian ciśnienia powietrza. To dlatego, że tak samo jest w przypadku każdego innego dźwięku, a tak samo jest w przypadku dźwięku elektrowiodowego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę publiczne, to najczęściej stosowany poziom to wszelkiego rodzaju przykładu, badań, itd. Posługujemy się wielkością 70 do 80 dB. Telewizor radio w zależności od tego, czy słuchamy do 10 bądź urodzin, to jest 55 do 65 dB. Komputer, ale nie mały laptop, taki stacjonarny, tak, który ma trochę większe wymiarze, to jest około 50 dB. Gotówka w naszym domu to jest około 40 dB. To jest moment faktyczny. Ale słuchaj pan, końcówki śmigła osiągają szybkość dźwięku. No, tak. Dają nam w skali serek, gdy bardziej wrażliwie, że na sobie 40 to tak, że to możecie się zmienić. I tutaj jesteśmy w tym państwa terenie. Proszę, żeby państwo wzięli pod uwagę, że jest panowa wegetacyjna, tak? Więc tutaj mamy znowu powiedzmy łowodno. To jest zespół pierwszego elektrowni kamyków. Raz, dwa, trzy, łowodno. I teraz, proszę Państwa, biorąc pod uwagę, że dźwięk, mechanizm powstawania dźwięku na elektrowni jądrowej jest taki sam jak dźwięk na samochodzie. Pomiędzy wiatrem, praca przekładu, tak? Musimy mieć pod uwagę, że przekład jest gdzieś tam zasadzony z elektrowności plus tamtego szkolenia. Po to, żeby sobie wyobrazić, gdzieś tam przewidywane, wyczuwać się przez przestrzeń dźwięku. I tak, zarówno organy uzgadniające oraz działania środowiskowe instytucje przyrodowe oraz posługują się poprogramowaniem do wyznaczania tego oddziaływania dźwiękowego. To samo robimy i my. Po to, że przyrodowują stałe postępowanie w całym kraju, zaproponować Państwu takie miejsce, które gdzieś rozwiązuje do Państwa najmniej rozwijające, jak najbardziej bezpieczne. W ten sposób bierzemy pod uwagę, że czerwona linia jest ten, dla którego na podstawie danych producenta przewidujemy. Ale dwa to mają 80 decybeli. Możemy słyszeć oddziaływanie wartości 45 decybeli. Linia niebieska to jest około 40 decybeli. No wcześniej Państwu pokazywałem tę lodówkę, tak, 40 decybeli. Biorąc pod uwagę, że dla dwóch wiatraków pokazywałem wcześniej, proszę Państwa, naprawdę bardzo proszę, bo my naprawdę nie zarobowaliśmy na tym, tak? I o to, żeby ustalić te miejsca, tak jak pokazywałem poprzednio, wspomniałem, było to 230 metrów,
przyjmijmy, że nawet około 300 metrów. Pragnę przypomnieć, że pokazywałem tam na slajdzie, było 700 metrów, tak, w jednym przypadku nawet 1000. Więc proszę dokończyć. Stojąc w tym miejscu, tu jest zaproszona niebieska linia. Mamy szansę usłyszeć dzisiejszego zadania jako tej naszej obecności. Proszę pana, zadanie wygląda na porządku. Zadanie wygląda w tej chwili to porządku. Bardzo proszę, aby protest miał charakter imienny, wskazanie nazwiska i adresu.
codzienną opinię. Panie Jezu, Pan, bo nie wszyscy jeszcze, ja tam nie wszyscy nie znają, nazywam się Krzysztof Kowalczyk, mieszkam w Ogrodnie na ulicy Słonecznej. Chciałbym odpowiedzieć Panu tutaj z tym projektem. Muszę pokazać naszą prezentację, bo Pana tutaj za ludzi będzie nas trzymał do rana i nie powie nic. Dużo
na dużo większej grupie badamy, że może z panią, bo ten Szwedzką będzie badać, pani Pierko w Stanach Zjednoczonych stwierdziła, że syndrom drobiny jądrowej powoduje zespół objawów typu zawroty, nudności, bólu głowy, utrata koncentracji, chroniczne zmęczenie. Państwo kwestionują, powołują się na jakieś swoje badania objawione. My mamy prawo powołać się na swoje. Jaki udział ma energia gazowa w energetyce?
Niemcy nabudowali u siebie tysiące turbin, które mają zaspokoić kilkanaście procent ich zapotrzebowania na energię, natomiast realnie jest to jakieś 6%. Natomiast w roku 2003, kiedy ich nie dmuchało, wyprodukowali nawet 3%. Cóż to jest w skali kraju? Bardzo jeszcze zauważyłam, że pan tutaj, nie wiem, który pan powiedział, że trzeba przejść do regulacji prawnych i nie wiem, może ja nie umiem czytać ze zrozumieniem, ale bardzo przeświadczyło mnie, bo jako nauczyciel powinnam umieć, ale proszę państwa, no, znalazłam taką ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której w artykule 10 jest to już znowelizowana ustawa z 2010 roku, w tym we wrześniu 2010 roku została wprowadzona ta nowelizacja, w punkcie 2a wyczytałam. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a nasze turbiny mają mieć w energii 2 megawaty, bo na naszych polach. O, może tak. A czy jest to wstrzymana, bo pan powiedział, ale to tam jeszcze jest wyjątkowe. Więc tak naprawdę, jeżeli to jest ktoś z naszej wsi, to jest nasza, nasz problem, prawda? I, a także i strefy ochrony związane z ograniczeniami zabudowy oraz zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu, studium ustala się ich rozmieszczenie. Dalej, jeszcze jest punkt 3a dodany również właśnie w 2010 roku we wrześniu. Granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa właśnie w artykule 10 ust. 2a oraz granice i strefy ochrony związane z ograniczeniami zabudowie, zagospodarowaniem użytkowaniem terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko powinny być umieszczone w planie zagospodarowania, w miejscowym planie zagospodarowania. To jest, to, ja tylko wydzieliłam ten paragraf, który dotyczy ten ustęp właśnie, że to dotyczy tych urządzeń, a początek jest taki, że musi być plan, miejscowy plan zagospodarowania terenu. Wolna amerykańska. Proszę państwa, tutaj mam zdjęcie naszego studium, które znalazłam na stronie Bitwy Płotus, tak? Jest to najprawdopodobniej aktualne, bo tylko tak, jest studium zagospodarowania wsi Łobowów. Tak? Proszę państwa, i tak, tutaj jest na fioletowo, bo jest to tylko legenda, ja się przyjdę przesuwać, nie będę przesuwać, prawda? Na fioletowo są obszary produkcyjne. Na fioletowo obszary produkcyjne. Więc proszę państwa, tutaj to są okolice Górniki, jak dobra prawnie wiemy. Tutaj to chyba jest woda i żywelictwo. A tam to jest, jak się idzie na Miśno za mostkiem, więc nie wiem, co tam jest planowane. Czy... No, no, nie, to nie wiem, co to jest, ale to są tylko... To są jedyne jakieś takie miejsca na naszym terenie, gdzie coś miało się produkować, tak? Natomiast, proszę państwa, tutaj może skoro to widać, ale takim brązowym, kreskowanym, tak? Przy samych domach jest wyznaczona nowa linia zabudowy. Brązowe zakreskowane. Cały duży obszar tutaj przy osiedlu, tak? Obszar przy Brusach, tak? Tak, aż do ten, tu jest droga na Częstochowę. O, tutaj. Mamy drogę na Częstochowę. Dalej za drogą na Częstochowę tam jest wzdłuż ulicy Słonecznej i po stronie i Nadrzeczna i tak dalej. To jest to, o, czy to jest obecnie prawomocne studium? Czy ja dobrze to odczytałam? Obowiązujące, dobrze, dziękuję. W związku z tym, ja w tym studium nie widzę nigdzie tutaj wiatraków. Ja nie widzę. Nie wiem, czy państwo widzicie tutaj te wiatraki. Pan pokazywał, że te nasze wiatraki będą na drugim polu.
to jest załącznik, który dotyczy właśnie tej uchwały o tym przyjęciu tego studium, rozpatrywanie uwag złożonych do zmiany studium warunkowym, które został składane przez Żydego Gminy Głogów. I tutaj, proszę Państwa, wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogli składać swoje uwagi, wnioski, co oni by tam jeszcze chcieli, prawda? To jest plan swoich uczniów, ja tylko zaznaczyłam kawałek Głogowa. I tutaj, proszę Państwa, jest tak. Głogowna tylko znalazła wniosek pana sołtysa o tym, żeby wzdłuż nad rzeczkę zrobić zabudowany. I odpowiedź jest częściowo negatywna. Nie wiem, co to znaczy, ale coś takiego jest. I jeszcze pan Szewelu wystąpił o zmianę właśnie gruntu rolnego na budowlanej przy ulicy Sienkiewicza, to jest tam pod koniec, jak się do Głogówka jedzie. Też częściowo negatywny, nie wiem, co znaczy. Są trzy tabelki i proszę Państwa, to są tabelki, w których jest wszystko, ludzie chcą, żeby grunt przy drogach, przy obecnej zabudowie był przekształcany na budowlany. I tu ta tabelka ostatnia wszędzie odpowiedź jest negatywna. Czyli tak, nie możemy się budować, no nie wiem, rozumiem tego, może tu Pan za chwilę mi wyjaśni, ale tylko chcę powiedzieć, że nie znalazłam ani jednego zapisu, że któryś z obecnych właścicieli gruntów, tak jak ja jestem właścicielem gruntu łodownie, tak samo właściciele, na których będą te wiatraki posadowione, że tutaj złożył sobie uwagę czy wniosek, że on chce w tym studium zmienić, że chce tam wiatraki, że chce przede wszystkim odrolnić ten grunt. Tak? Nie ma. Powinien być złożony wniosek o odrolnienie, jak na mój rozum, jak przeczytałam tą ustawę, to ja tak to rozumiem. Nie ma ani jednego wniosku, prawda? A teraz nagle się okazuje, że ludzie się no to jest, byłoby jawne już kiedy, nie? Mogą postawić wiatrak na roli i nikt nie może tutaj powiedzieć nie. Jeżeli tego planu nie ma, to gmina nie wie, że to
wiemy, kto to jest, prawda? Niech postawi bliżej tych wiatraków właśnie na odległość zagrażającą tym planowanym właśnie tym budynkom, które tam mają być. Jaką my mamy gwarancję? Żadne. W związku z tym my jako mieszkańcy się sprzeciwiamy. Nie wiem, bo może na sali są osoby, które są za. Ja oczywiście nie wypowiadam się w imieniu całego społeczeństwa. Mamy, tak jak tutaj pan powiedział, że trzeba to imiennie i gdzieś tam, ja z tego co ja wiem, to ten proces, czy uwagi, czy wnioski składamy na do gminy, więc nie wiem, dlaczego pan tutaj mi tutaj sugerował, że ja mam coś imiennie do, może do pana składać. Składamy do gminy zgodnie z obwieszczeniem, które jest dostępne ogólnie, że mamy się prawo wypowiedzieć i wypowiadamy się. Zebraliśmy około 300 podpisów. W tej chwili jeszcze cały czas ludzie docierają do nas, jeszcze ciągle się dopytują, chcą wziąć udział w tym proteście. Protest złożymy na ręce burmistrza czy odpowiednich tam, prawda, komórek gminy, jeżeli będziemy już mieli konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami. Natomiast mamy na to czas do 28 lutego. Dzisiaj tylko, jeżeli jeszcze, nie wiem, macie Państwo się, mogę przeczytać ten protest. Gdyby ktoś chciał jeszcze dzisiaj złożyć podpis, to czy w najbliższym czasie to może się złożyć. Natomiast, proszę Państwa, powinno wypłynąć teraz to od Państwa, ale jako przedstawiciel też Łogowna i również posiadający grunt na tym terenie i posiadający dom i walczący właśnie o swoje prawa, ale także wasze, proponuję, żeby teraz złożyć na ręce właśnie pana burmistrza wniosek do burmistrza Kłobucka o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łogowna. Ale to jest na zlecenie inwestora, więc musi być
rzeczy, które Państwa interesują po stronie pożyczyć, bo tego ale też, jeżeli zapisujemy wspólny jakość w kilku
Chciałbym, żebyście wzięli Państwo pod uwagę jeszcze i to, że niestety, gdybyśmy na to chcieli, gdybyśmy Państwo przekonali do tego przedsięwzięcia, to w tym rejonie nie widzimy możliwości postawienia większej ilości elektrowni jądrowych. Właśnie z tego punktu widzenia, z tego powodu, bo chcemy Państwu mówić o zagrożeniu na wiele hałasem, o zagrożeniu jakimiś instrumentami, które mogą wprowadzać do Thank you.
rejestr pan wyszedł. Posąg drogi, mówi 250 kilometrów z Kaszka. 250 kilometrów z Kaszka. Kolejny wniosek. Wysyłamy indywidualnie do rozwiązania. I wtedy nie ma żadnego wniosku, nie ma
No, no, no. Teraz zapytam, czy gmina w jaką stronę występuje. Nie. Jeden z mieszkańców był 16. To jest zgodnie z to.
żeby wyjechać drogi do Jasnowy, które zostaną. Mam pytanie, komu te drogi mają służyć? Regulujemy stosunek cywilno-prawny. Stosunek prawny z właścicielem gruntu, od którego terenu będzie układany grant. Jest to umowa służebności przesyłu, również podpisywana na wiadomości prawa poprzednio. Ja tego tak.
może być to ludzie protestują, a to jest bardzo ciekawe. Zacznijmy od tego. No, Z naszej informacji na dzień dzisiejszy,
wiatraków w Głuchowni, bo nie bierzemy terenu kamyka, żeby nie rozgraniczać. Jest 7 planowanych wiatraków. 7. Nie, nie, to nie. Fajnie. Mówimy o robotnie, nie mówimy o firmach. Mówimy o ogólnym. Ja mówię o ogólnym. Mówię, jeżeli mamy 70 umów podpisanych właścicielami, tylko wasza firma podpisała. Pan Wojtek tutaj mówi, że nie ma rozeznania i tak dalej. Przecież chyba wiadomo, że leszek panu dokonał, tak? I podpisał panu umowę. Nie podpisał. Nie, bo ja bym chciał wiedzieć, że to ja. Nie ma.
ale kto podpisał umowę? Nie ma prawa interwencji, może podpisać umowę. Ale mieszkańcy jak zablokują umowę, no to on konsekwencji nie podnosi, bo to nie jest jego winy. Umowa jest zawarta, wygasa, podpisać. I tak jest jego ten odpowiedź. Odległość 1000 metrów jest zbyt mała, zdecydowanie. Oni się
tym miejscu są połamane garaże. Zawsze jak jest wichura, to w tym miejscu jest najwięcej garaży połamanych. To już się wierzy, ja tak na mnie tylko to widać. I właśnie też, żeby się w tym miejscu lokalizował. Tylko pytanie, czy, bo chyba ja szczerze jestem zainteresowany też z tego tytułu, że wiatra drugi jest w odległości 1000 metrów do mojej pozycji. I później mam jeszcze chyba 400 metrów następną działkę, która chciałem zabudować do wiatra, gdyby miał obowiązki. Więc to jest jedna. I teraz wszystko jeszcze bardzo kwestii wniosku o plan przestrzennego zagospodarowania, bo taki wniosek został złożony do tej przystanie. I tutaj też trzeba odpowiedzieć prawdę na ten temat, bo myślę, że lepiej szczerze rozmawiać niż opowiadać tej głupoty. Wniosek jest jak najbardziej słuszny, tylko to, co powiedział burmistrz, proszę Państwa. Uchwalamy ten plan, a ten plan przeznaczy trzeba około 100 tysięcy minimum, nie wiem, czy nie więcej. Ale to jest jedna przeszkoda. To jest jedna przeszkoda. Druga przeszkoda to jest taka, że w planie przestrzennego trzeba już wyznaczyć ciąg komunikacyjny drogi prezydenta. I na tym etapie są konsultacje społeczne, które mówią, że na czymś polu konkretnie gmina wyznacza drogę. I to się zacznie wtedy dopiero pała, że ja na tej drogi w tym miejscu nie chcę, ja chcę w tym miejscu, a dlaczego nie na Kowalskiego, dlaczego na mojego? Ja proszę Państwa, no mówimy o faktach. Plan przestrzennego zagospodarowania, który będzie obejmował cały ten obwodnik od ulicy Prusa w stronę Kamyka, bo o tym terenie ulicy Słonecznej w stronę Kamyka, bo o tym terenie rozmawiamy. To jest obszar około, nie wiem, kilkuset hektarów. Jaka to jest skala? Teraz pytanie, do jakiego momentu ten plan zagospodarowania ma obowiązek? 100, 200, 300 metrów, 500 metrów w głąb gór? Krócej czy dalej? Nie, nie, to jest to pytanie, bo musimy utworzyć obszar wyznaczenia tego planu zagospodarowania. Kolejna sprawa, proszę Państwa, bardzo istotna z tytułu ekonomii. Bo ja w Komisji Zagospodarowania nie uczestniczę, więc nie mam takiego wiedzy dokładnie jak ma pani Ewa, jeżeli chodzi o przepisy prawa dotyczące przestrzeni zagospodarowania. Ale proszę zauważyć jedną rzecz, która jest dosyć istotna w planie przestrzeni zagospodarowania. Jeżeli ten plan będzie ustalony 500 metrów na budowę, to nikt nie będzie miał przeszkód pobudować się 500 metrów od wsi. Tylko proszę zauważyć jedną rzecz. Mamy takie posesje, gdzie ciągi, żeby go odświeżyć, jedzie 300 metrów do jednej posesji, aby go odświeżyć tam, która jest mieszkanie w Bankamu w 50 roku. I teraz, jeżeli tak będzie mieć rozstrzeloną zabudowę, no to pytanie jest, jakie będą ponosiła koszty utrzymania tych. Teraz tak, mamy drogi, gdzie mieszkańcy mieszkają już kilkadziesiąt lat, nie musi doczekać asfaltu. Będziemy przesuwać budowę jeszcze głębiej, budować domy tam, gdzie ktoś ma działkę i tam budować domy. Pytanie, jak to do tego mieszkańca, który ma pełne prawo mieć odświeżoną drogę dojazdową i jak doprowadzić energię, jak doprowadzić wodę i tak dalej. Więc ta zabudowa, która teraz jest, tu również teraz przedstawi, jakie są koszty uzbrojenia terenu i wykupu gruntu. Może uzbrojenia nie zawsze, ale wykupu gruntu od budowy po przestrzeni planie zagospodarowania. To trzeba wykupywać od ludzi, od pól, płacić odszkodowania. Ja nie chcę wracać do Roma, bo wspomnieć, że mówimy o hektarach od drogi, a nie możemy kawałka dostać do drogi. Więc proszę zauważyć, że tutaj mogą być takie protesty, jeżeli chodzi o wytyczenie tych dróg i o wytyczenie tych ciągów komunikacyjnych na tym terenie. Więc tak jak mówię, plan jak najbardziej, ale myślę, że plan nie byłoby tej dyskusji i wracam do tego, co zacząłem mówić. Nie byłoby tej dyskusji, gdyby mieszkańcy nie podpisali umów. No, nie oszukujmy się. Jak nie ma, to nie weźmie. No proste. Nie będzie firma w ogóle nie kupiła tego. Nie będzie w ogóle zainteresowała obwodem i naszymi mieszkańcami. Ale jednak, proszę Państwa, pani Ewa ma przy jednym wniosku 16 nazwisk, które otrzymali informację. Postępowano w ich projekcie jest chyba 200.
200 nazwisk, które dostały zawiadomienie. Pytanie, gdzie ci ludzie się? Którzy wiedzieli, mogli, ale... Ale... Tylko ja bym tam musiała skończyć, przynajmniej również tego przejmować. A ja nie mam po prostu na to, co mi wtedy źle zleć. Ja rozumiem tylko. A wiesz, ja tam, że już jest moje pole czwarte, więc nie wiem, taka... Ja wiem tylko, to co za... Ja jedyna, ale pan te pole to zobaczy, że masz problem. Nawet nie masz problemu. Więc tu jest problem, bo można nas... Ale proszę Państwa,
założenia na to. Nie, 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 nie. Tylko ja chciałbym pana, co się takie pieniądze będą od gmina. Chciałbym iść do pracy. Chciałbym iść do pracy. Ale kończmy tę dyskusję, no. Kończmy tę dyskusję. Ale siadaj sobie pan, kończ pan dyskusję, no. Czy nam się to podoba, czy nie, ale to proszę.
składzie wniosku przyjrzeć. Nie możemy składzić wniosku o wstrzymanie procedury, bo to jest niezgodne z rzeczywistością. Procedury, gmina musi wykonać procedurę. Tylko gmina może tak wykonać procedurę, bo trzeba wziąć pod uwagę, że proszę Państwa, jesteś z tyłu. Dopiero wniosek wpłynął o linię przesyłową. Bez przesyłu, tak jak tutaj Pan chyba słusznie zauważył, że mają słabą linię przesyłową, nie działa, tak. Więc jeżeli nie ma przesyłu, wiatrak jest tylko kupą przelastwa, niskie zmieniające funkcje. Musi ten prąd spłynąć do tego generatora. Musi spłynąć, bo tutaj mam mapę tutaj rozrysowaną. Jak przebiega linia przez te pola, i to nie przebiega, proszę Państwa, przez pola państwowe, które jest grąży Państwa, to przykrywa. To jest, proszę Państwa, 2 km kabla przez pole aż do ulicy Sienkiewicza, później ulicą Podleśną do generatora wspólnego, tak? I proszę Państwa, i mamy tutaj kabel. I to nie tylko jest kwestia gminy, ale jest starostwa. Bo starostwo przede wszystkim, jeżeli gmina nie będzie mogła wstrzymać wydania warunków zawodowych, na tych się rola gminy kończy, żeby była jasna, warunków zawodowych. I tutaj rola się gminy kończy. Jeżeli nie będzie miała podstaw, będzie musiała te warunki wydać. I tutaj nie będziemy mieli dyskusji. Kolejną rzeczą to jest zgoda rady, i tutaj możemy dyskutować, na służebny przesył. Bo taka uchwała musi podjąć. Służebny przesył przez grunty gminne i kwotę odpłatności za te przesył. To są te zyski, o których Pan mówi, i podatki od grunty. To są te zyski. Ja powiem tutaj na ten temat, możemy gdzieś jeszcze ewentualnie mieć poglądy na te podatki. Ja stwierdziłem fakt, że w Lipicy dostajemy 1,5 tysiąca. Nie pytam, jak zasięgowa właśnie wiatra, czy amortyzuje, czy nie amortyzuje, czy wiosna, które, czy postępał w garażu. Proszę Państwa, teraz tak. My możemy złożyć taki wniosek jako mieszkańcy, jako społeczeństwo o przeprowadzenie procedury wydania pozwolenia, który wstrzyma. Nie wiem, jak mi się wypowie, ale teraz ja prawa nie zna, ale założę przyjęcie postępowania o wstrzymanie zamieszczenia. Może bym się Dlaczego pan na ten temat nie za chwilę
czym głosowałem. Więc tutaj, proszę Państwa, ja mam cały czas rzucę do tego rąbę, bo jeżeli urząd zarząd dróg wojewódzkich może chodzić już drugi rok z projektem z tymi rzeczami, to możemy też się tutaj uważać z tymi wnioskami procedury przedłużać do momentu, aż trzeba będzie te zamówki wydać. Ale ten problem myślę, że trzeba przegłosować i tak, taką uchwałę zgodnie ze statutem dotyczącym inwestycji na terenie gminy, opinii mieszkańców, taką uchwałę przekażę burmistrzowi i myślę, że chciałbym będzie się tutaj z prawnikami ten temat rozstrzygać. Ja nie chcę się tutaj z prawników wypowiadać, nie chcę sobie mówić, ale myślę, że status jest jasno na temat gminy mieszkańców i taki projekt możemy stworzyć. Thank you.
burmistrza gminy o sporządzenie planu przestrzennego zagospodarowania na terenu miejscowości Łowodno w obrębie między ulicami Brusa, Słoneczna, Topolowa, a rzutami graniczącymi z gruntem granicą gminy Kami. Może tak. Bo tam nie ma drogi, więc nie ma nadzieja na sprzeciw. A, przepraszam, gminy Kami nie ma. Ale dla całej miejscowości wyobrażasz sobie jeszcze piaski, górki. Wniosek proponuje taki, że po obrębie wsi Łowodno na pewności, bo potem wtedy proszę, się nagrywa i tak nie było w tym. Proszę,
przyrody, studentów i tych chłopców, którzy są zainteresowani udziałem w bezpłatnym szkoleniu, zagresu organizowania się w grupę oraz możliwość uzyskania ewentualnej pomocy finansowej w ramach grup producentów rolnych, proszeni są o wypełnienie formularza. Ja ten formularz mam, także bardzo proszę się do niego zgłosić. Stanowisz tego załącznie bliższego pisma i odesłanie go do Urzędu Marszałkowskiego, w tym 29.02.2012, tu jest Urząd Marszałkowski, a podpisał pan burmistrz Krzysztof. Szanowni Państwo, zanimujmy się dosłownie minuta, ponieważ sprawa dotyczy tego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyszłej fabryki, tak, to jest planowane. Mają wtedy na następnym zebraniu, myślę, że będą miały